Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj nie będzie opowieści dziwnych treści o błędzie lewactwa amerykańskiego, będzie troszeczkę inaczej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Pozdrawiasz? Dziękuję bardzo. No czasami ludzie wysyłają takie pytania. No jak dostać pobyt w Ameryce? No najróżniejsze są pobyty, ale na dzień dzisiejszy jest loteria. Loteria co roku, teraz do listopada, do 10 listopada, do 7, od 7 października do 10 listopada można składać aplikację na loterię 2029. No ona się nazywa DV 2022, to znaczy Diversity Visa, czyli to jest tak zwana różnorodność amerykańska. No, granice są otwierane, no i tak jak powiedzmy w Australii czy w Kanadzie, tam bardzo kontrolują przepływ ludzi, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża. W Ameryce akurat ta południowa granica jest otwarta, tam się karawany otwierają. No i Ameryka chce być jak Australia, czy Kanada, czy Japonia, powiedzmy, jakiś taki kraj, który chce mieć kontrolę nad tym, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża. W Minnesocie na przykład naściągali tam około 300 tysięcy Somalijczyków, no i teraz Somalijczycy zrobili sobie tam swoje małe Mogadiszu. Mają tak dużo ludzi, że wybierają swoich przedstawicieli, przedstawicielki do kongresu. One starają się wprowadzić Sharia law, czyli te prawo koraniczne, także to wszystko się miesza. No i ludzie zaczynają się orientować, że jednak ludzie, którzy przyjeżdżają, no to nie mogą żyć na zasiłku, nie mogą żyć na garnuszku, muszą po prostu pracować. No i tutaj są te wizy. Trump poblokował trochę tam w kwietniu poblokował, później w czerwcu poblokował, no ale ogólnie rzecz biorąc, to się wszystko tam toczy. No i jest szansa na legalną przyszłość w Ameryce. Przede wszystkim, co trzeba pamiętać, to trzeba pamiętać, że potrzebny jest numer paszportu. Jak ktoś nie ma numeru paszportu, no to nie ma co wypełniać. Do tego trzeba pamiętać, że jest wymagane co najmniej szkoła średnia, czyli 12 lat wykształcenia, no ale to też nie jest wystarczające. Mówią, że trzeba mieć 2 lata doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat, no ale też tak zwany job zone 4, albo 5, czyli ta strefa pracy na poziomie 4 i 5. Instalator powiedzmy turbin, taki technik, mechanik, instalator turbin wiecznych, czy cel słonecznych, no to jest mniej więcej poziom 3 do 4. Nurkowie, no to też są tam 3-4, no ale mają tak zwane, muszą mieć taką liczbę Specific Vocational Preparation, czyli takie specyficzne przygotowanie zawodowe, no i ono musi być na poziomie większym niż 7. No i ten poziom 7, no to wygląda na to, że zaczyna się dla ludzi z 4-letnim wyższym wykształceniem. Ten zon 5, no to już w ogóle są specjaliści. Także Ameryka szuka bardziej ludzi wykształconych, no i z doświadczeniem. No i ci mają szansę dostać się. No, statystycznie wygląda na to, że jeżeli ktoś ma coś takiego, no to przypuszczalnie nie będzie szukał wizy w Ameryce. No ale jest taka możliwość. Ostrzegają o oszustwach na internecie. Ogólnie rzecz biorąc, to ten Departament Stanu to oferuje za darmo. Na dole wpiszę adres tej strony internetowej, no ale w zasadzie to jest www.dvlottery.state.gov, czyli Danuta Victoria. DVLottery.state.gov.
No i gdzie oni pokazują, gdzie sprawdzić, jakie ma się kwalifikacje czy szanse. No bo właśnie mówili, jeżeli ktoś nie będzie miał tych kwalifikacji czy wykształcenia, no to może nie składać. Jak nie będzie miał paszportu, to nie ma co składać. Jak nie da zdjęcia z ciągu ostatnich 6 miesięcy, no to też nie ma co składać. Musi zapisać, musi mieć dostęp do e-maila, który poda, żeby odczytać. Musi sobie zapisać ten numer ewidencyjny po zaakceptowaniu, kiedy mu podadzą. Są instrukcje do całej tej loterii po angielsku, no i są takie nieoficjalne również instrukcje po polsku, także jeżeli tam się wejdzie, no częściowo trzeba znać angielski, żeby dostać się powiedzmy do tej instrukcji po polsku. Te zawody, które są poszukiwane, no to one są też, podam w sznureczku na dole, no to to jest www.onetonline.org. Onet Online, no to prawie jak ta, nie wiem, ta gazeta polska, internetowa, taka dosyć chyba lewicowa. Także to są te podstawowe takie rzeczy, które potrzeba. No, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby dostać tą zieloną, tak zwaną zieloną kartę, no to te zgłoszenia elektroniczne umożliwią. To nic nie kosztuje, to zajmuje sporo czasu. No w Ameryce jest dużo ludzi, którzy właśnie dostali w ten sposób te wizy. Zdecydowali się przyjechać, zdecydowali się tam pracować. No, także szczęścia życzę tym, którzy sobie są w pozycji takiej, żeby składać. Życzę szczęścia, żeby wygrali. Życzę powodzenia, jeżeli wylądują w Ameryce. No i zakasać trzeba rękawy, no i pracować na nowej ziemi, w nowej ojczyźnie. No i za parę lat głosować na republikanów. Tak jak teraz wszystkich proszę, czy uświadamiam, żeby jednak będąc w Ameryce głosowali na Trumpa, zapominając, no albo przymykając trochę oczy na 447, no bo w końcu w kongresie wiadomo, kto złożył wnioski, czy cały ten wniosek o tą ustawę 447, no Trump tylko podpisywał. Winnymi są politycy polskojęzyczni w polskim Sejmie, którzy nie podpisali ustawy 558 o przedawnieniu, czy 669 o zasiedzeniu, no bo to było potrzebne. Także jeżeli jesteś Polakiem i masz prawo do głosowania, no to głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie daj się zwieść socjalistom. No socjaliści niestety to jest banda oszukańców. Jeżeli przyjeżdżasz do Ameryki, no to jest nadzieja, że jeżeli będziesz wylosowany, czy wylosowana, no to jest nadzieja, że przyjedziesz z poglądami konserwatywnymi. Także, tak jak wspomniałem, szansa na legalną przyszłość w Ameryce. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia i powodzenia z loterią.